Nowy autobus i nowe perspektywy w sanockim autosanie. Nie udzielili pomocy, teraz staną przed sądem. Akt oskarżenia w sprawie wypadku w Jarocinie. Sprzątanie zamiast pikiety. Protest z ekologicznym przesłaniem w gminie Rymanów. Grzegorz Boratyn, witam, to są aktualności. Sanocki Autosan jest gotowy do seryjnej produkcji autobusów miejskich na gaz sprężony CNG. To pojazdy niskoemisyjne, bardziej ekologiczne, cichsze, mają być niebawem testowane w Rzeszowie i na Śląsku. Autosan, który jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wychodzi na prostą. Fabryka zwiększyła zatrudnienie o 20%, a jeszcze rok temu groziła jej likwidacja. Nowy miejski autobus ma już niezbędne certyfikaty i może być produkowany seryjnie. Zdał też praktyczny egzamin, bo przez miesiąc woził pasażerów komunikacji miejskiej w Sanoku. Ma też być testowany na Śląsku i w Rzeszowie. Od innych autosanów wyróżnia go niewielka nadbudowa nad przednią częścią autobusu. Są w niej butle ze sprzężonym gazem, który zapewnia pojazdowi zasięg do 450 km. Jest to niskoemisyjny pojazd, który emituje znacznie mniej zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych autobusów zasilanych olejem napędowym, a oprócz tego jest dużo cichszy. To ważny argument dla miejskich przewoźników i samorządów. Liczy się też bezawaryjność oraz wyposażenie. W nowym autobusie to m.in. zestaw 6 kamer monitorujących nie tylko pasażerów, ale też kierowcę i drogę przed autobusem. Prowadzi się bardzo dobrze, jest zwinny, skręty ma duże, jest ciepły w środku. Jak na jego długość i masę, silnik ma bardzo mocny. Nie boi, jak to się mówi, żadnej góry. Autosan na gaz dołączył do 5 innych typów sanockich autobusów z silnikami diesla. Wszystkie spełniają normę niskiej emisji spalin Euro 6. Autobus na gaz to dla autosanu szansa na poważne zamówienia i pokonanie kolejnego już zakrętu w 185-letniej historii spółki. Nie ma już widma likwidacji, a zakład szybko nadrabia straty jako część Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Cieszymy się, minął rok, wynagrodzenie jest na czas, są środki w funduszu socjalnym, korzystamy z tych środków. No oczywiście oczekiwalibyśmy więcej, chcielibyśmy podwyżki wynagrodzeń, chcielibyśmy więcej zamówień, chcemy pracować, jesteśmy gotowi, czekamy. Spółka zwiększyła zatrudnienie o 20%, z 300 do 365 pracowników. A ta liczba ma szansę jeszcze wzrosnąć, bo biuro konstrukcyjne intensywnie pracuje nad kolejną nowością. Będzie to autobus na gaz ciekły, to będzie autobus międzymiastowy LNG. Będą to dalej autobusy elektryczne, miejskie, 9 i 12-metrowe. Pierwsze autobusy elektryczne zaprezentujemy w tym roku jeszcze. Autosan będzie teraz walczył o kontrakty z Solarisem, Solbusem, Mercedesem i Manem, które również produkują autobusy napędzane gazem. Dwóch sędziów Sądu Rejonowego w Rzeszowie, do którego trafił akt oskarżenia przeciwko byłej prokurator apelacyjnej Annie H., wyłączyło się z prowadzenia tej sprawy. Podobny wniosek złożył trzeci sędzia. Wszyscy powołują się na znajomość z byłą prokurator apelacyjną. Na Annie H. ciąży 6 zarzutów, m.in. o charakterze korupcyjnym. Zdaniem śledczych miała też nadużywać swoich uprawnień i nakłaniać podległego jej prokuratora do działania niezgodnego z prawem. Znamy już termin rozprawy dotyczącej śmiertelnego wypadku w Jarocinie koło Niska z września ubiegłego roku. Na ławie oskarżonych Tarnobrzeckiego Sądu zasiądą 19-latek i 18-latek. Odpowiedzą m.in. za to, że po wypadku samochodowym zostawili swoją koleżankę na poboczu i nie udzielili jej pomocy. Dziewczyna zmarła. Prokuratura zarzuca kierowcy, że jechał bez prawa jazdy, pod wpływem alkoholu i za szybko, a jego młodszemu koledze, że chcąc zatrzeć ślady, spalił samochód.
Do tego wypadku doszło we wrześniu ubiegłego roku. Samochód, którym podróżowała trójka młodych ludzi, najpierw uderzył w betonowy słup, a następnie wpadł do rowu. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Podkarpacia i to nie tylko ze względu na sam wypadek, ale na to, co wydarzyło się później. 19-letni kierowca i jego o rok młodszy pasażer zostawili ranną koleżankę w rowie, podpalili samochód, żeby zatrzeć ślady i uciekli z miejsca zdarzenia. 19-letnia dziewczyna zmarła. Teraz jej koledzy odpowiedzą przed sądem. Patryk M. odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i jazdę pod wpływem alkoholu. Błażej S. za zacieranie śladów przestępstwa. Pokrzywdzona doznała ciężkich obrażeń ciała, a bezpośrednią przyczyną zgonu były masywne obrażenia narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej. Ponadto z opinii biegłych wynika, że charakter i rozległość obrażeń doznanych przez pokrzywdzoną nie dawały jej najmniejszych szans na przeżycie, nawet przy udzieleniu pomocy przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze. Choć zdaniem biegłego dziewczyna nie miała szans na przeżycie, prokuratura postawiła nastolatkom zarzut nieudzielenia pierwszej pomocy rannej koleżance. I choć w tym przypadku oskarżeni nie mogli pomóc, brak reakcji ze strony świadków czy uczestników wypadków wciąż zdarza się zbyt często. Najczęściej z nieudzieleniem pomocy stykamy się przy wypadkach drogowych. Sprawca potrącenia odjeżdża, nie interesując się losem rannego. I zaledwie wczoraj kierowca samochodu potrącił 11-letniego rowerzystę i odjechał. On oczywiście musi liczyć się z odpowiedzialnością za takie zachowanie. Bo nieudzielenie pomocy jest przestępstwem, za które grozi kara do 3 lat więzienia. Z tego obowiązku jesteśmy zwolnieni na przykład, gdy próba uratowania kogoś jest dla nas śmiertelnie niebezpieczna. Z pomocy nie zwalnia nas natomiast ani szok, ani przekonanie, że wystarczy wezwanie pogotowia. Samo tylko przedzwonienie, powiedzmy, do dyspozytora nie jest tam rozwiązaniem sytuacji, bo często ludzie tak robią, że dzwonią tym telefonem, że leży człowiek. No i dyspozytor się potem pyta, na gdzie, w którym miejscu, a pan mówi, że już jest 3 km dalej, czyli tej pomocy nie udzielił, prawda? Bo sobie dalej pojechał samochodem. Każda minuta może być na wagę życia, a zasady udzielania pierwszej pomocy są proste. W przypadku zatrzymania akcji serca warto pamiętać o jednej zasadzie. Osoba tam dorosła, jeżeli chodzi o zatrzymanie krążenia, zaczynamy od 30 uciśnięć klatki piersiowej, na środku klatki piersiowej, nie ma jakiegoś tam wyznaczania miejsca, było dawniej, tylko jest tam centralnie na środku klatki i 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze. I tak robimy do momentu, aż przyjadą służby ratownicze. W czasie przesłuchania 18-letni pasażer zeznał, że po wypadku razem z kierowcą szukali rannej koleżanki. Po jej odnalezieniu, kiedy nie wyczuli u dziewczyny tętna, uznali, że koleżanka zmarła i dlatego nie udzielili jej pierwszej pomocy. Więcej na temat okoliczności tego dramatycznego wypadku będą mogli powiedzieć już pod koniec kwietnia, bo właśnie wtedy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu ma rozpocząć się proces. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, jest gościem aktualności. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, akt oskarżenia kwiecień, rozprawa pierwsza kwiecień. No, pan często narzeka na opieszałość wymiaru sprawiedliwości, a to nie jest chyba dobry przykład. To ten przykład o niczym nie świadczy, bo wyznaczenie pierwszej rozprawy dokładnie o niczym nie świadczy. Może się okazać, że będzie kolejnych ileśnaście spraw, potem wyrok jeszcze będzie za ileśnaście miesięcy, a potem jeszcze apelacje i skończy się na 10 latach albo dłużej, tak jak w przypadku wielu podobnych spraw w Polsce. I my oczywiście chcemy to zmienić. Mamy bardzo dużą determinację do tego, aby uleczyć tego raka polskiego sądownictwa, mianowicie przewlekłość w postępowaniu. Jakby wiele ludzi mówi, że w polskich sądach można spotkać wszystko, tylko niesprawiedliwość. I my chcemy to zmienić. No jedną z recept takich bardzo konkretnych jest to, że chcemy sprawić, że większość sędziów wróci do orzekania. Proszę sobie wyobrazić, że prawie 40% sędziów pełni jakąś funkcję, czyli reprezentuje sądownictwo. I zamiast koncentrować się na orzekaniu, czyli na tym, za co my im płacimy jako podatnicy, kształcąc bardzo dobrych prawników, potem żeby mogli osiadać, potem żeby mogli sądzić w imieniu Rzeczpospolitej, oni w tym czasie w tak dużej mierze reprezentują wymiar sprawiedliwości, czyli przez to między innymi mamy tak duże zatory w sądach i my to zmieniamy. Czy wyłączanie się sędziów z orzekania, na przykład w sprawach polityków albo byłych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, to jest w Polsce problem czy nie?
To nie jest problem. Akurat dobrze, że wyłączają się sędziowie, którzy uznają, że nie będą w stanie obiektywnie postąpić w danej sprawie. Aczkolwiek tutaj w sprawie, bo widziałem przed chwilą materiał w sprawie tej podkarpackiej, no to pokazuje, że to już kolejny sędzia wyłącza się ze sprawy byłej prokurator tutaj apelacyjnej. I to by wskazywało na to, że no, środowisko prawnicze żyło w takich, w sobie, w taki, żyło, no, tworzyło, można by było powiedzieć, nawet taki układ, to znaczy no, środowiskowo żyło bardzo dobrze. I ciekawe jest to, że wyłączają się sędziowie teraz, kiedy mają osądzić konkretnie panią prokurator, natomiast kiedy pani prokurator jakby prowadziła sprawę ze strony prokuratury, tak sądzę, ci sędziowie nie mieli problemów, żeby wydawać wyroki w sprawach, których, przypominam, prokuratorem, najważniejszym prokuratorem była właśnie ta pani. No to też jest w mojej ocenie, ale to jest moja ocena, to jest kolejny dowód na to, jak głębokie zmiany w wymiarze sprawiedliwości muszą zajść. Panie ministrze, pobyt w więzieniu to nie wakacje? Będą sformułowania tego motto, które pan często głosi? No tak, to jest, jak przyszedłem, szanowny panie redaktorze, do Ministerstwa Sprawiedliwości, to jednym z pierwszych programów, jaki podjąłem, to był program pracy dla więźniów. Ponieważ okazało się, że w Polsce więźniowie niemalże nie pracują. Mamy najniższy odsetek w Polsce, a każdy z nas, każdy z państwa dzisiaj oglądających program w województwie podkarpackim miesięcznie ze swojej pensji płaci ponad 3000 zł na utrzymanie więźnia, czyli to jest więcej niż daje na szpitale, na osoby niepełnosprawne. I to jest jeden wielki skandal. I my to zmieniliśmy, wprowadziliśmy program Praca dla Więźniów i dzisiaj, po roku pracy tego programu, jutro właśnie w Rzeszowie będzie podsumowanie tego programu, możemy powiedzieć, że pracuje prawie 32 tysiące więźniów. To jest największy, nigdy w historii III Rzeczpospolitej tylu więźniów nie pracowało i to jest nasz duży sukces, to jest coś, co realnie udało się zmienić. Panie ministrze, więcej szczegółów o 19:00, już zapraszam, Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. A po roku programu Rodzina 500+, wiemy już, że w regionie skorzystało z niego 242 tysiące dzieci. Do rodzin trafiło ponad 1 400 000 000 zł. Wojewoda Ewa Leniart poinformowała dziś również, że tylko w 15 przypadkach świadczenia wypłacane są w formie rzeczowej. Jej zdaniem nie sprawdziły się obawy, że pieniądze będą marnotrawione. Tak było rok temu w Rzeszowie podczas inauguracji rządowego programu. Happening, baloniki, ulotki, które miały ułatwić załatwienie formalności, zaproszeni rodzice i busy 500+, w pełnej gotowości do wyjazdu do kolejnych gmin, gdzie miały rozwiewać wątpliwości dotyczące nowego programu. Wszystko obliczone na pomoc rodzinom. Kacper, Wiktoria, Szymon i Dawid. Nie tylko tak dużym jak ta, bo pomoc została skierowana także do rodzin o niskich dochodach z jednym dzieckiem. Mogę pierwszy raz kupić bez takich wyrzeczeń przybory dzieciom szkolne, całą tą wyprawkę. Mogłam dzieci zabrać od dawna namarzoną wycieczkę nad morze. Po roku już wiadomo dokładnie, na Podkarpacie trafił 1 433 000 000 zł, z czego 365 milionów już w tym roku. Każda przeciętna rodzina dostała więc wsparcie w wysokości ponad 9 tysięcy złotych. Przy czwórce dzieci, no takie dofinansowanie to jest zawsze coś i na sport można wykorzystać i nie wiadomo jak to jest. Co sezon to buty, ubrania. Urząd Wojewódzki, podsumowując realizację programu, przeprowadził ankiety, w których zapytał rodziny z Podkarpacia, na co wydają otrzymane pieniądze. A rodziny odpowiadały, że w kolejności na ubrania, obuwie, rodzinne wyjazdy, przybory szkolne i dodatkowe zajęcia dla dzieci. Na Podkarpaciu około 41 tysięcy rodzin jest uprawnionych do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Nie sprawdziły się obawy, które były zgłaszane w momencie wdrażania programu, iż środki, które będą trafiać do rodzin, będą marnotrawione, będą sprzeniewierzane. Na terenie województwa podkarpackiego bowiem zaledwie 15 świadczeń miesięcznie ma charakter rzeczowy, ewentualnie stanowi opłatę za usługi potrzebne dla wychowywania dzieci. Program miał poprawić sytuację polskich rodzin, ale przede wszystkim demografię. Jak wyglądają statystyki? Liczba urodzeń w 2015 i 2016 roku? W 2016 rzeczywiście nastąpił wzrost liczby urodzin i osiągnęliśmy 20 262 urodzenia żywych dzieci, co stanowi wzrost o niespełna 4%. A zatem ufamy, że jest to jeden z efektów działania programu 500+.
Z budżetu państwa tylko na realizację programu, a więc na lokale, zatrudnienie dodatkowych pracowników, 160 podkarpackich gmin dostało ponad 20 milionów złotych. Wnioski załatwiane są w ustawowym terminie, urzędnicy wciąż jednak apelują o skrupulatne wypełnianie wszystkich załączników, zwłaszcza w przypadku rodziców pracujących za granicą, bo w takich przypadkach formalności zwykle zajmują więcej czasu. Przede wszystkim oświadczenie dokładnie, gdzie znajduje się ten zakład pracy za granicą, gdzie ta druga osoba pracuje. I to jest bardzo pomocne, gdyż niejednokrotnie, jeśli się zwraca ROPS do pracodawcy, no to czeka. I no, niestety pracodawcy zagraniczni niejednokrotnie no, opóźniają to. W województwie podkarpackim świadczeniem 500+ objętych jest prawie 62% wszystkich dzieci w wieku do 18 lat. Czas na interwencję aktualności. Beata Bartman, witaj. Witaj. Dzisiaj przychodzisz ze sprawą, która naprawdę poruszyła wiele osób. Tak, ta sprawa poruszyła bardzo wiele osób. Dziś wracamy do historii Piotra z Rzeszowa, o którym mówiliśmy dokładnie 2 tygodnie temu. Piotr wskutek przepukliny oponowo-rdzeniowej jest niepełnosprawny. Poruszanie się to dla niego bardzo duży wysiłek. Mimo to codziennie wychodzi do pracy i nigdy nie narzeka na swój los. Kiedyś w drodze do domu spotkała go sąsiadka. Piotr zwierzył się jej, że marzy o rowerze z napędem ręcznym. Po tym, jak pokazaliśmy Piotra na naszej antenie, jest szansa na to, że to marzenie się spełni. Rozmawiałam o tym z Piotrem, gdy wczoraj jeszcze autobusem wracał do domu z pracy. Jest odzew bardzo duży, no większy niż się spodziewałem, za co jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Bardzo dziękuję za to ludziom, że otworzyli tak jakby, no swoje serce przede wszystkim, tak, że wyszli z tą pomocą. Dużo osób wśród moich znajomych też ludzie też otworzyli swoje serce. Też wśród osób obcych byli tacy, którzy też mnie wspomogli. Ludzie tak właśnie mówili, że widziałem pana w telewizji. Raz jedna pani nawet powiedziała, że w telewizji nie mówili prawdę, że pan jest uśmiechnięty i taki pozytywnie nastawiony. Też się cieszę, bo oprócz tego roweru też poznałem osoby, na przykład poznałem człowieka, który jest po tej samej chorobie co ja. I dał mi jakieś wskazówki, jak mogę sobie radzić na przykład z jakąś tam dolegliwością związaną z moją chorobą, co mogę zrobić, jak pokierował mnie po prostu poniekąd. Więc jest też szansa, że kiedyś może poradzę sobie z tą chorobą całkowicie, albo przynajmniej tak myślę w ponad 50%, że będę w stanie się albo normalnie przemieszczać, albo inne tam dolegliwości znikną, które są związane właśnie z tą chorobą. Mam wizytę w klinice doktora Grucy w Otwocku, gdzie specjalizują się właśnie w leczeniu tego typu rzeczy. I będę chciał wtedy się dowiedzieć, co mogę zrobić z tymi nogami, w jaki sposób i jaki będzie koszt ewentualnych operacji. Rower będę zamawiał w tym tygodniu już. Myślę, że po świętach już rower będzie u mnie. Będę chciał kolor niebieski. Będzie to rower, który będzie miał na wszystkich trzech kołach hamulce tarczowe. Siedzenie takie, no, które będzie też przystosowane trochę jak w wózkach inwalidzkich, czyli takie nieprzemakalne, taki materiał specjalny. Bagażnik. Być może się uda też, że być może będzie miał jednak ten to wspomaganie elektryczne. Nie na pewno, ale jest szansa, że też będzie miał to wspomaganie. Będę chciał właśnie nim jeździć no, w różne miejsca, czy to do sklepu, czy to na siłownię, czy to do pracy. Nie być tak zależnym właśnie od tych autobusów. Szybciej, na pewno wygodniej. No i dużo frajdy przy tym, tak? Jednak człowiek się wtedy też porusza, nie jest taki bierny. Wiem, że ludzie mają jednak dobre serca. Tak jak już kiedyś mówiłem, no ja nie mam tak źle, no bo są osoby, które mają no, nieco gorzej. Albo na przykład, nie wiem, właśnie rodzą się bez rąk, bez nóg, czy są to osoby zdrowe, które tracą nagle to zdrowie, więc jednak miałem dużo szczęścia, że akurat tylko to mi się trafiło. No bardzo się cieszę, właśnie nie wiem, co mam powiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo miłe. No chciałbym kiedyś przekazać to dobre serce dalej. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mi się kiedyś to uda, żeby właśnie przekazać to dobre serce dalej. No i tak jak mówię, no jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo wdzięczny i bardzo, bardzo dziękuję.
Wiesz co, zobaczyć ten uśmiech bezcenny. Bezcenne także dla mnie. No, jest to dla mnie ogromna przyjemność, że uczestniczyłam w tym takim łańcuszku dobra, że znaleźliśmy się tam gdzieś po drodze. Mnóstwo osób odpisało, napisało do nas po tym, jak zobaczyło ten materiał, zobaczyło pana Piotra w aktualnościach. Mam część tylko tych maili. Pan Karol z Rzeszowa, pani Lidia, pani Jadwiga, pani Barbara. Państwo dopytywaliście się o numery konta, o szczegóły. Telewidz z Nowego Żmigrodu. Tych osób jest bardzo dużo, bo to nie była wpłata jakaś jedna duża, tylko mnóstwo takich cegiełek, bo ten rower jest bardzo drogi. To nie jest koszt 1000 złotych, tylko 17,5 tysiąca i całą tę kwotę pan Piotr uzbierał. No i na pewno pokaże się z rowerem w aktualnościach. Obiecał nam to, obiecał to widzom. Rower będzie błękitny i pozytywny człowiek na niebieskim rowerze niedługo będzie na ulicach Rzeszowa. Możemy Wszyscy możemy się cieszyć, naprawdę. Wszyscy możemy się cieszyć i to bardzo pozytywne doświadczenie spotkać pana Piotra, także dla mnie jako reporterki telewizji Rzeszów, dlatego że bardzo pozytywny człowiek, wierzący w swoją moc, w siłę, w to, że wszystko może się udać. No i udało się. Dzięki innej dobrej osobie, bo o tej historii powiadomiła nas sąsiadka pana Piotra. On nie zwrócił się do nas o pomoc. No i udało się spełnić marzenie. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo dziękuję. Beata Bartman, bardzo dziękujemy. Wiemy, co to jest włoski protest. Teraz mamy polski. Kilkunastu mieszkańców Puław Górnych i Rudawki Rymanowskiej przez cały dzień sprzątało brzegi Wisłoka oraz pobocza lokalnej drogi. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na jej kiepski stan i potrzebę szybkiego remontu. No i opłaciło się. W Dolinie Przełomu Wisłoka jest 2 tony śmieci mniej, a miejscowy samorząd obiecał pomoc w naprawie jezdni. Protestujący podzielili się na 2 grupy. Jedna sprzątała pobocza drogi powiatowej od Puław Dolnych do Rudawki Rymanowskiej, a druga brzegi Wisłoka. Rzeka, znana z wielu przełomów, jest jedną z atrakcji turystycznych, do których prowadzi jedyna droga. Zdaniem protestujących wkrótce będzie nieprzejezdna. Sprzątamy co roku, od kilku lat, natomiast w tym roku to sprzątanie ma również wymiar manifestacji protestu za remontem drogi z Pastwic do Puław i Wisłoczka, gdyż ta droga no, jest w złym stanie, o czym wiedzą wszyscy przejeżdżający do nas turyści, których jest tu około 100 tysięcy. Niestety część turystów zostawia po sobie wiele śmieci. Latem skrywają je liście, a tak wygląda krajobraz po zimie. Stwierdziliśmy, że trzeba posprzątać po sezonie zimowym, na lato turyści będą przyjeżdżać, niestety też przyjeżdżają, zostawiają śmieci. Dla nas jest to rażące dla oczu, że tak piękną przyrodę jesteśmy w stanie sami zniszczyć i po prostu stwierdziliśmy, że przyjdziemy, posprzątamy, zrobimy coś dobrego dla natury. Kaski milicjantów drogówki z minionej epoki, muszle klozetowe, porzucone ruszty grillowe to tylko niektóre ze znalezisk. Dziesiątki 100-litrowych worków na śmieci zapełniały się błyskawicznie. Najwięcej, czego znaleźliśmy, to są oczywiście pozostałości po alkoholu, czyli butelki, puszki i tego typu rzeczy. A z tych dziwniejszych rzeczy, no to pampersy po dzieciach, no zderzaki są, części samochodowe, jakieś szkła rozbite. A nawet niektórzy to sobie w ogóle prywatne wysypiska śmieci porobili. Organizatorzy akcji sprzątania Doliny Przełomu Wisłoka zamierzają po świętach wielkanocnych zorganizować kolejną akcję. Chcą zaprosić do niej turystów, bo uważają, że ruch na świeżym powietrzu i trochę wysiłku przyniesie im satysfakcję z pożytecznie spędzonego czasu. Dzisiejsza akcja już przyniosła wiele dobrego i zwróciła uwagę samorządów na problem z drogą. Te drogi prowadzą do ważnego ośrodka w Rudawce Rymanowskiej i ośrodka narciarskiego w Puławach. Jesteśmy gotowi jako samorząd gminy Rymanów również partycypować w kosztach odbudowy tych dróg. Pilnego remontu wymagają 2 odcinki drogi o długości 1400 metrów w Pastwiskach i 2100 metrów w Rudawce Rymanowskiej. Niesłyszący uczniowie ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 w Przemyślu przygotowali misterium męki pańskiej. Pracowali wiele tygodni, było to dla nich ogromne wyzwanie. Na scenie nie pada ani jedno słowo. Są gesty, ruch, światło i fragmenty filmów Pasja i Quo Vadis. Życia Pana Jezusa, który szedł na śmierć, aby zbawić ludzi, zmienić świat na lepsze. Na początku wydawało mi się, że nie dam rady zagrać. Teraz nie żałuję, bo to bardzo wzruszające przedstawienie i wiele się nauczyłam.
Wyzwaniem olbrzymim jest wystąpić dla dzieci niesłyszących na scenie, ponieważ one muszą zagrać emocje, to wszystko, co da wypowiedzieć się słowami, gestem, mimiką, więc jest to wyjątkowe dla nich wyzwanie. Tutaj mamy wspaniałe pokazanie, że dziecko nie słyszy, nie mówi, nie odbiera bodźców zewnętrznych, tak jak osoba słysząca, ale potrafi w ekspresji, w swoim swobodzie pokazać, jak można przeżywać. Nie pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powie. No i na koniec trochę ze świata przyrody. Nadleśnictwo Tuszyma ogłosiło konkurs na imię dla pierwszego w tym roku źrebaka, konika polskiego w tej hodowli. Liczy się każdy pomysł, ale są ograniczenia. Imię musi się zaczynać od litery T albo H, bo to nawiązanie do imion, jakie mają rodzice konika. Źrebak urodził się kilka dni temu, ale jego mama trzymała go z daleka od ludzi. Dopiero kiedy pochwaliła się potomkiem, można było poznać jego płeć. To klacz. Teraz trzeba nadać jej imię, bo mają je wszystkie koniki w hodowli. Przez kilka lat leśnicy wymyślali imiona sami. Kiedy inwencja się wyczerpała, postanowili oddać sprawę w ręce miłośników zwierząt. Najwspanialsze pomysły mają dzieciaki. One wymyślają różnego, stąd był Tropek, był Niecierpek, stąd jest Troska. I ten konkurs rozpisujemy i co roku się nam zgłasza bardzo dużo ludzi, 200-300 tych imion. Podajemy tylko pierwsze literki. W przypadku tej klaczy imię musi zaczynać się albo od litery T, bo mama nazywa się Tuja, albo od litery H, bo ojciec ma na imię Herbasz. Nie powinny to być jednak imiona nadawane ludziom. Najbardziej oryginalny wybierze komisja, a pomysłodawca będzie miał nie tylko satysfakcję, ale zostanie także wpisany do wszystkich dokumentów konika, najmłodszego członka stada żyjącego w nadleśnictwie Tuszyma. Są to zwierzęta bardzo odporne na choroby, bardzo dobrze znoszą te warunki klimatyczne, trudne warunki terenowe. W hodowli konika polskiego w nadleśnictwie Tuszyma jest 6 zwierząt zaliczanych do tak zwanej rasy prymitywnej. Ich przodkami były bowiem dzikie tarpany żyjące w Polsce do końca XVII wieku. W naszym kraju żyje około 1000 koników polskich. Te silne i spokojne zwierzęta pomagały kiedyś w gospodarstwach. Dziś wykorzystywane są przede wszystkim do rekreacji i hipoterapii. To były aktualności. Miłego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.